Witajcie kochani, w tym filmiku pokażę wam jak zmienić język menu drukarki Brother. Także tak, po włączeniu drukarki, może wyłączymy ją, pokażę wam jak to zrobić tak szybciutko, żebyście sobie zmienili na język polski. Będzie można ją wyczyścić głowicę z panela drukarki. Będzie zawsze łatwiej. Pokazałem już we wcześniejszym filmiku, jak to zrobić z panelu sterowania w komputerze. I pokazaliśmy, jak to zrobić z panela drukarki. Teraz wam pokażę, jak zmienić język na drukarce. Włączamy drukareczkę. Włączamy drukareczkę. Jeżeli macie inny język w tej drukarce, na przykład tam rosyjski czy jakiś, i nie wiecie jak znaleźć zmianę języka na polski, to wam to szybko zademonstruję. Także tak, wciskamy menu, atrament. To będzie opcja, tutaj widzicie jeden kropka atrament, to pierwsza opcja. Zaraz cofniemy sobie. Menu i zmiana języka będzie pod zerem. Zobaczcie. Wstępne ustawienia. Może ostrość mi uciekła trochę. Wstępne ustawienia to będą. Wciskamy OK. O, teraz będzie dobrze widać. Uciekła mi trochę ostrość na telefonie. Sorry bardzo. Wciskamy OK. Data i godzina. Druga opcja. Tu mamy resetowanie, auto wyłączanie. Aha, i miejscowy język też mamy pod zerem. Bo nam tu wyskoczyło od jedynki. Także zobaczcie, wyskoczy wam tak, data i godzina. To zejdźcie sobie na 0. Po polsku jest to miejscowy język. Nie wiem w jakim języku będziecie mieli, ale to będzie to 0. Opcja 0. OK. Wciskamy. Język polski mam ustawiony. Tu mamy białoruski, rumuński, słowacki, turecki, słoweński, chorwacki, angielski, czeski, węgierski i polski na tej drukarce akurat. Czyli jak znajdziecie sobie tę opcję 0, wciśniecie, to sobie możecie zmienić Polish będzie. Czyli polski. Język u mnie już po polsku. Tutaj jest ustawiona, także pokazuje polski. Także tak, może jeszcze raz, tak szybciutko. Po włączeniu menu zjeżdżamy na 0 strzałeczką. Wstępne ustawienia tutaj pod zerem będą. I tutaj pierwsza opcja data i godzina wyskakuje, ale to zjeżdżamy sobie na 0 w tym menu. I tu mamy język. Miejscowy język. Tam w innych językach będzie to trochę inaczej, ale zwróćcie uwagę na to 0 i kropeczka i dalej napis. Wciskamy OK. Tu mamy polski i tu już sobie szukacie. Strzałko do góry czy do dołu, zmieniacie języki, znajdziecie sobie polski i później zatwierdzamy OK. Akceptuj. Akceptujemy, wychodzimy i mamy język polski na naszej drukarce, co nam pozwoli wyczyścić drukareczkę z opcji panelu drukarki. No i wiele innych tam, nie wiem, będziecie wiedzieli co robicie przynajmniej. Kopie, tam skanowanie czy inne rzeczy. Także dzięki, pozdrawiam.
Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam.